zadowolona, że tyle osób powstało. Aż się zdziwiłam. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja jestem Tala. Przyjechałam do Was z Białegostoku. Podobnie jak mój poprzedni mówca, też służę dla Państwa, tylko ja akurat jestem żołnierzem. I przyjechałam do Was ze służby i przyjechałam po to, żeby podzielić się z Wami moim świadectwem. Mianowicie, jak Pan Bóg odmienił moje życie poprzez uzdrowienie mojego oka. Ja w wieku przedszkolnym dowiedziałam się, że słabiej widzi moje prawe oko. Dla mnie to nie było nic takiego strasznego. Jako dziecko musiałam po prostu nosić okulary, mieć zaklejone oko, ale z wiekiem ta wada zaczęła mi się pogłębiać. W wieku gimnazjalnym totalnie straciłam wzrok. Oczywiście to nie była taka drastyczna zmiana, że jednego dnia widzę, drugiego nie. To się zacierało gdzieś tam stopniowo, więc mi to tak na dobrą sprawę nie przeszkadzało. Moi rodzice wychowywali mnie i dalej wychowują w wierzącej rodzinie, więc także też miałam okazję uczestniczyć w modlitwach o uzdrowienie. Zawsze gdzieś tam byłam na początku, przy ołtarzu, zawsze się modliłam za to oko, ale nigdy nie widziałam zmian. I ja miałam takie nastawienie, że może po prostu to nie jest takie straszne, że ja nie widzę na to oko, że przecież są ludzie, którzy mają raka, im bardziej się przyda uzdrowienie od Pana Boga i gdzieś tam sobie pomyślałam, że po prostu ja nie jestem wybranką, ja nie zasłużyłam i w pewnym momencie zaczęłam się zamykać na modlitwę o uzdrowienie. Cały czas chodziłam do kościoła, modliłam się, ale jak słyszałam, że jest modlitwa o uzdrowienie, to szybko gdzieś tam uciekałam z kościoła i szłam na inną godzinę, na inną mszę. I w 2016 roku, czyli około jakichś tam 2 lat temu, znalazłam się na charyzmatycznych Dniach Młodych, gdzie był Marcin Zieliński, może część z Was go kojarzyć. I tam Marcin w ogóle był bardzo, ale to bardzo zafascynowany uzdrowieniami Pana Boga i ja byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona i gdzieś tam poznaliśmy się z Marcinem i on mi dał taką płytkę ze swoimi nauczaniami i także mnie zaprosił do Wisły na Królewskie DNA, gdzie pojechałam i w drodze na to wydarzenie przysłuchałam tej płytki i tam było takie coś, gdzie Marcin mówił o przeszkodach w uzdrowieniu. I w tamtym momencie, jadąc już praktycznie będąc przed Wisłą, gdzie już zaraz miałam wysiadać, usłyszałam, że przeszkodą w uzdrowieniu jest to, że błędnie myślimy o Panu Bogu. Że nie widzimy tego, że On jest wspaniały i że skoro jest tak dobry, stworzył nas idealnymi, to że On przecież nie może nam dać choroby. On daje nam to, co jest najlepsze. I ja w tamtym momencie wyrzekłam się tego błędnego myślenia na temat Pana Boga. Wybaczyłam wszystkim osobom w życiu i te złe rzeczy, które pamiętam i też te rzeczy, których nie pamiętam. I w tamtym momencie moje prawe oko po prostu zaczęło płonąć. Ja nie dałam rady w ogóle go otworzyć. W tamtym momencie, kiedy już dałam radę je otworzyć, nie zobaczyłam żadnej zmiany. Jeszcze dzień przed konferencją się spotkałam z Marcinem i on powiedział do mnie, spokojnie, to zapowiedź przed jutrem. No i się zaśmiał. I cały dzień od samego rana były te konferencje, wieczorem przemawiał Marcin, zaprosił wszystkie osoby chętne, żeby podeszły naprzód, dlatego też się tak bardzo cieszyłam, że wy podeszliście. Bo ja wtedy też się nie spodziewałam, że coś się zmieni w moim życiu, a jednak się zmieniło i ja też wierzę, że teraz, że zrobiliście ten gest w stronę Pana Boga i że podeszliście, że też Pan Bóg chce coś zmienić w Waszym życiu i nawet jeżeli tego nie zobaczyliście od samego początku. I modliliśmy się o namaszczenie. Ja bardzo chciałam, tak jak Marcin, wychodzić do ludzi, przemawiać, nauczać. I w pewnym momencie znalazłam się na ziemi. Miałam tak zwane zaśnięcie w Duchu Świętym. Miałam wrażenie, że leżę na środku sali sama, gdzie potem się okazało, że ludzie mnie nawet przez przypadek podeptali. I
kiedy wstałam, to jedyne, co usłyszałam ze sceny, czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby złożyć świadectwo. I ja po prostu popatrzyłam dookoła siebie i myślę, ja widzę jaśniej niż zwykle. Zasłoniłam swoje lewe oko i zobaczyłam blask w oku, które przez kilka lat było zamknięte, przez które nie mogłam zobaczyć świata. Zobaczyłam światło, zobaczyłam kontury ludzi, więc w te pędy pobiegłam na scenę i złożyłam świadectwo. Przez kilka następnych dni w ogóle nie mogłam się otrząsnąć, chodziłam jak w skowronkach. I dopiero po pewnym czasie zobaczyłam sens tego wszystkiego. Zrozumiałam to, dlaczego Pan Bóg nie uzdrowił mnie wcześniej. Ja w tamtym momencie modliłam się o namaszczenie i dostałam je, ponieważ nawet jak byłam raz w Lidzbarku Warmińskim, podeszła do mnie pani i mówi: słuchaj dziecko, bo ja tyle czasu się modlę, chodzę codziennie do kościoła, proszę Pana Boga, żeby mnie uzdrowił, a On tego nie robi, a przyjdzie sobie ktoś tam raz na spotkanie, niewierzący, i on zostaje uzdrowiony. I ja wtedy ją zapytałam, czy nie sądzisz, że gdyby Pan Bóg uzdrowił mnie, kiedy byłam jeszcze w wieku tym przedszkolnym, gimnazjalnym, z tej choroby, czy teraz rozmawiałabym z Panią. I chciałabym tym moim świadectwem pokazać, że jeżeli my czegoś nie widzimy, to znaczy, że to nie oznacza, że tego nie ma. I Pan Bóg widzi dalej, widzi głębiej. On wie, co zrobić i kiedy zrobić. I chwała Mu za to. Kochani, teraz chciałbym, żebyśmy się mocno